Trójca Święta jest sformułowaniem, które wymyślili ludzie, aby opisać naturę Pana Boga. Oznacza ona, że są trzy boskie osoby: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, ale istnieje tylko jeden Bóg. Nie wierzymy w politeizm. Trójca jest sformułowaniem wymyślonym, aby opisać właśnie Bożą naturę, ponieważ w świecie materialnym nie ma żadnego zjawiska, do którego można byłoby wyrównać Pana Boga. Te trzy osoby są odrębne. Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem Świętym, a Duch Święty nie jest Ojcem. To nie jest tak, że Bóg zamienia się miejscami, raz jest Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym. I tak właśnie można opisać najprościej Trójca Świętego.